Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Organizacja bojowej organizacji. Dziś w audycji typu standard podsumuję moje rozważania o organizacji bojowej PPS oraz pokażę, co o niej myślano po stronie przeciwnej, to znaczy po stronie tajnej carskiej policji politycznej, ochranki lub, jeśli wolisz, ochrany. Jeśli jeszcze nie słyszałeś poprzednich odcinków podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych, to serdecznie Cię na nie zapraszam. A opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. To tak ogólnie. A niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich, czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Dlatego też szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. I dlatego zapraszam Cię na wspólną podróż przez ten odcinek podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. W jednej z poprzednich audycji mówiłem o skali terroru na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego oraz o tym, iż praktycznie każda partia polityczna miała, jeśli nie swoje organizacje bojowo-terrorystyczne, to przynajmniej jakąś centralną bojówkę. Wszystkie one wyrosły w okolicach rewolucji lutowej 1905 roku z niewielkich, kadrowych organizacji samoobrony, powoływanych do walki z prowokatorami i agentami carskiej ochranki. A ponieważ to socjalizm był czymś świeżym i nowym, to też owe bojówki realizowane były pod szyldem rewolucji proletariatu. I tutaj pierwsza ciekawostka. Marx i Engels są ojcami marksizmu od strony teoretycznej. Pierwszym bowiem prawdziwym praktykiem rewolucji był August Blanqui, żyjący w latach 1805-1881. Przewalczył 3 rewolucje i był przeciwnikiem 5 systemów politycznych swoich czasów. Zaś do działalności teoretycznej żywił pełną pogardę. Cóż, nie rozumiał widać, że to właśnie pisarze i dziennikarze zmieniają naszą percepcję. Za to doskonale rozumiał ulicę i twierdził, że obowiązkiem rewolucjonisty jest ciągła walka. Żywił bowiem przekonanie, że tylko walka zbrojna może przynieść efekty. I to brzmi bardzo podobnie do tego, co głosił Józef Piłsudski. Z tym, że on rozumiał rolę prasy rewolucyjnej, nie rozumiał zaś zupełnie ulicy. To taka dygresja. Obowiązkiem jest ciągła walka. Brzmi niemal jak motto terrorysty, prawda? Z tym, że istnieje tak wiele definicji terroryzmu, że można śmiało stwierdzić, że definicja terroryzmu nie istnieje. Jest to pojęcie bardzo, ale to bardzo rozciągłe. Nie znaczy to, że nie czujemy, czym jest terroryzm, ale ujęcie go w jakąś sensowną i zadowalającą formułkę jest tak naprawdę niemożliwe. Sami zaś terroryści w czasach, o których opowiadam, określali siebie samych mianem rewolucjonistów, bojowców lub partyzantów. Zupełnie jak dziś. A nawet jeśli sami siebie określali mianem terrorystów, to zawsze uważali, że terror i przemoc stosuje państwo, a ich walka jest jedynie samoobroną. I dlatego stosowali bezpośrednią przemoc w imię konkretnych idei. Zwykle niepodległości to było jakieś 90% oraz socjalizmu pozostałe 10%. Bardzo również dbali o medialne nagłośnienie swoich działań, przyznając się do nich w prasie. Ba, nawet wystawiali pokwitowania za zrabowane pieniądze. Zaś strzelaniny na pełnych ludzi ulicach oraz stosowanie bomb powodowały, że ginęły przypadkowe ofiary. Warto jednak zaznaczyć, iż terror od samego początku był wówczas ruchem oddolnym i wynikał z rewolucyjnego wrzenia robotników. A stworzenie bojówek załagodziło je i większość mogła oddać sprawę terroru w ręce wyszkolonych specjalistów bez odrywania się od pracy. Tylko okazało się, że przemoc rodzi przemoc. Najważniejsze formy aktywności bojowej w czasach, o których opowiadam, to
terror fabryczny, czyli ekonomiczny, wymierzony przede wszystkim w burżuazję, a więc we właścicieli zakładów pracy i reprezentujących ich interesy pracowników administracyjnych fabryk. Przyjmował on różne formy, w zależności od stopnia niezadowolenia robotników. Od pobić, przez kradzieże, do sabotażu, czyli niszczenia maszyn, albo rzeczy materialnych należących do fabrykanta. Samoobrona, czyli zarówno terror defensywny, mający na celu obronę partii przed wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, głównie tajnymi agentami ochranki oraz zdrajcami, jak i zaczepny, czyli stawianie zbrojnego oporu siłą państwa. Terror centralny, polegający na zamachach na najważniejsze osoby w państwie, którego celem była nagła dezorganizacja aparatu rządowego. Tutaj warto nadmienić, iż była to aktywność bojowa wymagająca bardzo sprawnej organizacji. Śledzenie, fałszywe dokumenty, mieszkania konspiracyjne, sieci kontaktów, przygotowywanie materiałów wybuchowych, osłony bojowców i tak dalej. Kolejną formą były rabunki, czyli ekspropriacje. W slangu bojowców PPS zwane eksami. Mówiąc krótko, były to napady rabunkowe, a uzyskane w ten sposób środki finansowe umożliwiały zakup broni, wydawanie prasy i opłacanie zawodowych rewolucjonistów. Uwalnianie więźniów, którego celem było podniesienie morale wszystkich aresztowanych oraz tych, którym aresztowanie groziło. Demonstracje zbrojne. No tak już jest, że demonstracje są liczniejsze od tłumiących je sił policyjnych, zaś pojawienie się uzbrojonych bojówek powodowało, że policjant był bezbronny wobec strzału z rewolweru oddanego z bliskiej odległości. Walka partyzancka, która była formą walki najbardziej krwawą, dlatego kierownictwo PPS nie pozwalało na nią. I w końcu terror bezosobowy. To jest ten terror, gdy sama przynależność do wrogiej klasy jest już wystarczającym powodem do tego, by wykonać wyrok na danej osobie. W poprzednim odcinku podcastu wyjaśniłem, iż w wyniku sporów wobec roli organizacji bojowej podczas 9 zjazdu PPS, który odbył się w dniach 19-25 listopada 1906 roku w Wiedniu, doszło do rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej. Większość pozostała w PPS, zwanym od tej pory PPS Lewicą, zaś część członków organizacji bojowej przeszła do PPS Frakcji Rewolucyjnej, gdzie utworzono analogiczny oddział bojowy PPS Frakcji Rewolucyjnej, a także nową formację pod nazwą Milicja Robotnicza o charakterze samoobronnym. A jak mówiłem w innym odcinku podcastu, to PPS Lewica po rozłamie utworzyła własną bojówkę pod nazwą Milicja Partyjna, która dokonywała zamachów na policjantów i prowokatorów. Głównym organizatorem wykonawczym był między innymi znany ci już Stanisław Hempel. W tym czasie owa milicja liczyła 81 instruktorów oraz 566 bojowców w piątkach bojowych. Najsilniejszą strukturą była Łódź, gdzie istniało 80 piątek bojowych wobec 8 w Warszawie. Jednak po pierwszym zjeździe PPS Lewicy w 1908 postanowiono zaniechać planowej działalności zbrojnej. Zaś na 10 zjeździe PPS, czyli pierwszym zjeździe PPS Frakcji Rewolucyjnej, który odbył się w dniach 3-11 marca 1907 roku w Wiedniu, przyjęto ustawę sił bojowych, które składały się z organizacji bojowej i milicji służącej samoobronie. Zgodnie z nową strukturą określono, że wydział bojowy PPS Frakcja Rewolucyjna wyłaniany jest przez zjazd partii. Wydział kierował sztabem i biurem centralnym. Biuro centralne organizowało pracę okręgowych biur bojowych z pełnomocnikiem bojowym, okręgowcem na czele, któremu podlegały dzielnice bojowe. W skład dzielnicy wchodziły oddziały bojowe po 3 na dzielnicę. Każdy zaś oddział składał się z 3 szóstek bojowych, na czele których stał starszy. W 1907 roku nastąpiły masowe aresztowania w szeregach organizacji i nasiliły się przypadki demoralizacji oraz zdrady. Organizacja bojowa w samym 1907 roku zabiła w zamachach 181 żołnierzy, policjantów i tajnych agentów policyjnych. Dokonano również 92 zamachów celem zdobycia środków finansowych, czyli eksów, o czym będę mówił nieco dalej. W 1908 roku Piłsudski przeniósł działalność organizacji do Galicji, tworząc tam w czerwcu 1908 roku Związek Walki Czynnej, mający stanowić szerszą, ponadpartyjną organizację przygotowującą kadry przyszłego Wojska Polskiego.
Strategia wobec budowy Związku Walki Czynnej powodowała konflikt pomiędzy Centralnym Komitetem Robotniczym PPS, frakcja rewolucyjna, czyli szefostwem partii, w tym Piłsudskim, a Wydziałem Bojowym, którego przedstawiciele dążyli do zwiększenia nadzoru nad Związkiem Walki Czynnej oraz odrodzenia organizacji bojowej w zaborze rosyjskim. Jednak Rada Partyjna PPS w kwietniu 1910 roku zaleciła zredukowanie działań organizacji bojowej i wskutek tego jeszcze tylko do 1911 roku lotne oddziały bojowe PPS frakcji rewolucyjnej miały 112 bojowców skupionych w oddziałach w Galicji. Zaś w zaborze rosyjskim organizacja bojowa przestała działać. Dlatego właśnie w lipcu 1910 Józef Piłsudski w czasie wykładów w Centralnej Szkole PPS, których fragmenty cytowałem w ostatniej audycji OSS Okiem Służb Specjalnych, stwierdził, iż obecny stan organizacji bojowej jest taki, że odbudowywanie jej na dawnych podstawach jest niemożliwe. Ale to nie był koniec. Członkowie organizacji bojowej PPS w czasie I wojny światowej byli głównymi twórcami oddziału Beków, lotnego oddziału wojsk polskich oraz pogotowia bojowego PPS, o czym opowiemy sobie już niedługo. Tajna carska policja polityczna posiadała co najmniej dobre rozpoznanie wszystkich organizacji bojowych w polskich partiach politycznych na terenie Kongresówki, czyli ziem polskich pod zaborem rosyjskim. Posiadane rozpoznanie na bieżąco było weryfikowane i przekazywane do centrali w Petersburgu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych raportach funkcjonariuszy ochranki. Zawierały one ustalenia dotyczące schematów organizacyjnych, środków i form walki, składów broni, nielegalnych drukarni, szkół bojowych, działalności aktywu bojowego, intendentury, techniki bojowej oraz członków wydziałów bojowych. Zdobyto nawet statuty organizacji bojowych z lat 1905-1906. Ponadto znano podział na okręgi, dzielnice bojowe oraz dane o siłach bojowych w guberniach. To pozwalało na zorientowanie się carskiej ochranki w interesach klasowych i narodowych Polaków, Litwinów i Żydów. Co interesujące, to fakt, iż ochranie nieznana była zupełnie początkowa struktura organizacyjna tzw. dziesiątek, które w przyszłości zamienią się w piątki, a później w szóstki, podporządkowanych warszawskim komitetom dzielnicowym, a jeszcze mniej struktura organizacyjna w guberniach Królestwa Polskiego i krajach ościennych Cesarstwa Rosyjskiego. Po powstaniu organizacji techniczno-bojowej podstawą systemu organizacyjnego była już piątka bojowa. 2-3 takie piątki tworzyły oddział bojowy, zaś 2-3 oddziały dzielnicę bojową. Na czele każdej piątki stał starszy, tak zwany piątkarz. Kierował on ćwiczeniami bojowymi, przechowywał i wypożyczał regulaminy bojowe, dowodził akcjami bojowymi. W każdej piątce był ponadto funkcyjny skarbnik pobierający składki partyjne. Piątki bojowe tworzono w oparciu o grupy zawodowe, na przykład piątka stolarzy, ślusarzy, szewców, rzeźników, uczniów i tak dalej. 2 razy w tygodniu bojowcy spotykali się na zbiórce zwanej giełdą bojową, podczas której pracę uświadamiającą prowadził działacz partyjny, członek miejscowego komitetu robotniczego, a następnie ćwiczono zasady władania bronią, szyki walki ulicznej i zapoznawanie się z różnymi rodzajami broni. Kilka piątek często zbierało się na koncentrację oddziału, przede wszystkim przed większymi akcjami zbrojnymi. Zbiórki takie przeprowadzano w terenie, zaś porą zimową w mieszkaniach pod pretekstem wieczornic i przyjęć. W skład organizacji techniczno-bojowej na prawach autonomii wchodziły też piątki lub oddziały żydowskiej organizacji bojowej PPS, na przykład w Łodzi. Podlegały one Wydziałowi Techniczno-Bojowemu i Komitetowi Żydowskiemu PPS, a ich członkowie walczyli później w organizacji bojowej, tej zjednoczonej. Po rozłamie ci, którzy ocaleli przed aresztowaniami, w większości weszli w skład PPS Lewicy. W organizacji techniczno-bojowej 630 osób pracowało w technice bojowej centralnej oraz terenowej, a 34 jako centralna starszyzna bojowa.
Byli to dowódcy dzielnic bojowych, pełnomocnicy okręgów, członkowie Wydziału Techniczno-Bojowego. Aż 153 osoby w technice centralnej pracowały przy obsłudze dróg przerzutu broni i obsłudze centralnych magazynów broni, które uznawano za przejściowe, gdyż broń starano się jak najszybciej przerzucić do lokalnych magazynów podległych OKR-om, czyli Okręgowym Komitetom Robotniczym, dla stale walczących oddziałów bojowych. Aktyw instruktorski organizacji techniczno-bojowej kształciły częściowo szkoły bojowe w Krakowie i Lwowie oraz w niektórych okręgach bojowych, na przykład prowadzone przez Centralny Komitet Robotniczy w Lublinie, Warszawie i Łodzi. W sumie wykładało w nich 7 osób. W październiku 1905 roku powstała Centralna Bojówka Organizacji Bojowej, której celem było przygotowanie kadr dla przyszłego zbrojnego powstania robotniczego. Jej kierownikiem został Józef Piłsudski. 8-miesięcznemu funkcjonowaniu tej organizacji towarzyszyły stałe jego zabiegi o przyjęcie powstańczych koncepcji walki, co mu się nie udało i w końcu doprowadziło do rozpadu PPS. Mimo tego Centralnej Bojówce udało się zrealizować większość poglądów dotyczących systemu kadrowego, zasad organizacji i zasad konspiracji. Wykształciła się następująca struktura organizacyjna organizacji bojowej Centralnej Bojówki. Wydział Bojowy kierował pracą centralnych instytucji organizacji oraz 6 okręgów bojowych w Królestwie Polskim, a także niewielkimi grupami w Grodnie, Wilnie i Kijowie. Prowadzono biura centralne, intendenturę, ekspedycję, biuro wywiadowcze, biuro techniczne oraz biuro kasowe. Okręgi bojowe tworzyły dobrze zakonspirowany i zwarty system organizacyjny. Podstawą systemu była piątka bojowa. 3 piątki tworzyły oddział, na czele którego stał instruktor oddziałowy i przez okręgowców podlegał bezpośrednio wydziałowi bojowemu. W piątkach panował rygor wojskowy i za niewykonanie rozkazu następowała dyskwalifikacja moralna bojowca, a za ucieczkę z pola walki groziła śmierć z wyroku sądu partyjnego. Po zniesieniu Centralnej Bojówki i wcieleniu jej do organizacji techniczno-bojowej powstała Zjednoczona Organizacja Bojowa, która strukturalnie podporządkowała była OKR i CKR, czyli Okręgowym Komitetom Robotniczym i Centralnemu Komitetowi Robotniczemu, a w sprawach techniki bojowej i szkolenia Wydziałowi Bojowemu, pracującemu jednak pod bezpośrednim kierownictwem CKR, czyli Centralnego Komitetu Robotniczego. W wyniku tego zabiegu organizacja bojowa przejęła strukturę byłej organizacji techniczno-bojowej, dzieląc się na 13 okręgów bojowych zgodnie z liczbą istniejących OKR-ów, czyli Okręgowych Komitetów Robotniczych. Obok szkoły bojowej w Krakowie prowadzono w Warszawie i Łodzi kursy bojowe. Zbrojną działalność wspomagały laboratoria w Warszawie, Zagłębiu Dąbrowskim i Lwowie. Zaś przerzutem broni kierowało Biuro Transportu we Lwowie i w Paryżu. Etapowe składy broni ułatwiały jej przerzut do głównych ośrodków walki. Lecz w październiku 1906 roku zawiodły założenia taktyczne Piłsudskiego o gromadzeniu sił do ogólnonarodowego powstania. Nie zdołał on przeciągnąć na swoją stronę większości członków partii, a realizowane zamierzenia wywołały reakcję ze strony CKR, Centralnego Komitetu Robotniczego, czyli kierownictwa Polskiej Partii Socjalistycznej. Za samowolną konfiskatę pieniędzy wrogowie Wydział Bojowy tej Zjednoczonej Organizacji Bojowej został zawieszony w połowie listopada przez CKR. W rezultacie Piłsudski zdecydował się dokonać rozłamu w partii. Podstawową jednostką organizacyjną była według statutu sił bojowych tak zwana szóstka bojowa, w której bojowiec rozpoznawał miejsce akcji, a wywiadowca, tak zwany konspektor, składał meldunki instruktorowi i dowódcy szóstki o miejscu akcji. Dowódca szóstki, tak zwany szóstkarz, winien był znać dokładnie bojowców szóstki i kierować bezpośrednio ćwiczeniami we władaniu bronią, w czasie zaś akcji spełniać rolę bezpośredniego dowódcy oraz ponosić odpowiedzialność za życie bojowców w czasie akcji, z miejsca akcji wycofywać się jako ostatni i odpowiadać za zabranie z akcji rannych bojowców. Za opuszczenie miejsca akcji bez rozkazu bojowcowi groziła śmierć z wyroku partyjnego. Co istotne, pomimo usilnych zabiegów, nie udało się Wydziałowi Bojowemu zreorganizować wielu piątek w szóstki jako podstawowe ogniwa bojowe. Sama koncepcja piątek jest bardzo ciekawa.
Przyjęto ją z organizacji Karbonariuszy, czyli włoskiego tajnego stowarzyszenia, skierowanego przeciw siłom okupacyjnym w okresie wojen napoleońskich, które przekształciło się w ruch rewolucyjny, odgrywając dużą rolę w procesie zjednoczenia Włoch w XIX wieku. Twórcami karbonaryzmu byli ponoć masoni francuscy, nastawieni opozycyjnie do oficjalnej masonerii. Wspierali oni organizację rewolucji we Włoszech w 1820, 30, 31 i 1848 roku. Ich działalność była skierowana zwłaszcza przeciwko rządom Habsburgów. Nazwa pochodzi od włoskich węglarzy, którzy ukrywali zbiegów politycznych. Rewolucje zapoczątkowane przez karbonariuszy zostały stłumione przez Francję pod władzą Ludwika Napoleona i austriackich Habsburgów. Zaś porażka powstań wykazała, że zjednoczenie Włoch nie może być osiągnięte jedynie przez ideały, lecz przez dyplomację i działania wojenne. Karbonariusze zorganizowani byli na wzór masonerii. Podzielili się na małe, pięcioosobowe grupy rozrzucone po całych Włoszech. Wprowadzili ustrój hierarchiczny, gdzie wtajemniczeni wyższych stopni mieli inny światopogląd niż wtajemniczeni niższych stopni. Łączyli się w tak zwane namioty, vendita. Te zaś tworzyły tak zwane prowincje. Pomimo tego nie stworzono jednej scentralizowanej organizacji. Była hierarchiczna, ale nie scentralizowana. Celem karbonariuszy było zjednoczenie Włoch i wprowadzenie ustroju demokratycznego poprzez spontaniczną rewolucję klasy pracującej, dowodzonej przez studentów i intelektualistów. Zwracali się do siebie per dobry kuzynie, buon cugino. Innych określali mianem pogan, pagani. Jak widać, bardziej przypominali organizację polityczną niż parareligijną, podobnie jak na przykład Wolnomularstwo Narodowe Waleriana Łukasińskiego, które poza nazwą i strukturą niewiele miało wspólnego z masonerią. Struktura piątek, a nie wypracowanych przez Piłsudskiego szóstek, przyjęta została podczas II wojny światowej, gdy powoływano Związek Walki Zbrojnej, z którego wyrosła Armia Krajowa. Oto w instrukcji z 4 grudnia 1939 roku, podpisanej przez generała Sosnkowskiego dla pułkownika Roweckiego w sprawie powołania Związku Walki Zbrojnej, widnieje zapis dotyczący zasad struktury organizacyjnej. Najniższą komórką organizacyjną jest sekcja, złożona z 5 członków. Na czele sekcji stoi sekcyjny. Kilka sekcji, nie mniej jak 2, nie więcej jak 5, istniejących w tej samej miejscowości tworzy pluton. Na czele plutonu stoi plutonowy. Wyższych jednostek organizacyjnych nie tworzy się. Natomiast plutony mogą być łączone doraźnie dla większych akcji bojowych lub dla celów ćwiczebnych. Brzmi już znajomo, co? Jakby chodziło o organizację bojową. Dlaczego jednak odrzucono system szóstek? Otóż wynika to z przyjęcia innych rozwiązań organizacyjnych. Na bazie doświadczeń międzywojnia w prowadzeniu pracy służb specjalnych stworzono bowiem odrębne struktury wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej, również oparte na systemie piątkowym. A w organizacji bojowej, 30 lat wcześniej, działania te prowadzone były bezpośrednio przez konspektora, czyli bojowca wywiadowcę, który był członkiem szóstki. Ot i cała tajemnica. Muszę ci się czymś pochwalić. Otóż dzięki temu podcastowi OSS Okiem Służb Specjalnych po 2 odcinkach poświęconych wspomnieniom generała dywizji żandarmerii Pawła Pawłowicza Zawarzina, odcinki 21 i 22, skontaktował się ze mną jeden z jego potomków, mieszkający od pokoleń, co już zrozumiałe, poza granicami Rosji. I w ten oto sposób nagle dotknąłem rzeczywistości w pewien szczególny sposób. Oto jakaś osoba odległa ode mnie w czasie i w przestrzeni stała się bardziej osobowa, ludzka i realna. A dlaczego o tym mówię? Otóż na dzisiejszy odcinek podcastu pozostawiłem wspomnienia generała Zawarzina dotyczące organizacji bojowej PPS zawarte w książce Praca tajnej policji. Lider Polskiej Partii Socjalistycznej, a później głowa państwa polskiego, słynny Piłsudski, rewolucyjny pseudonim Ziuk, był wybitnym specjalistą w organizowaniu napadów na pociągi, banki, pocztę, a także aktów terrorystycznych. Zorganizowana przez niego szkoła wojskowa w Krakowie produkowała rzesze wyszkolonych morderców i rabusiów. Należy zaznaczyć, że przestępcy, dokonując nalotów i rabunków, zabijali nie tylko żandarmów i funkcjonariuszy policji, ale także Polaków, którzy byli przeszkodą w udanym wykonaniu eksa rabunku. Gdyż zasada, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, była szeroko stosowana.
Z pieniędzmi przejętymi przez takie rabunki liderzy partii żyli raczej burżuazyjnie poza granicami, poza zasięgiem rządu rosyjskiego i spokojnie opracowywali dalsze plany rabunków i morderstw, aby zrealizować narodowe i socjalistyczne aspiracje. A obdarci, na wpół zagłodzeni bojowcy, faktyczni wykonawcy zadań partii, byli poddawani surowym karom kryminalnym aż do kary śmierci. Napady na pociągi były zwykle przeprowadzane według szablonu, więc wystarczy jeden przykład, aby zilustrować takie przestępstwa. W 1908 roku do warszawskiego Wydziału Bezpieczeństwa, czyli ochranki, wpłynął telegram z Siedlca, informujący o napadzie na pociąg pocztowy w Sokołowie. Na stacji Sokołowo nadal były ślady zniszczenia po wyrzuconych pociskach wybuchowych, zwłoki żandarma, pracowników kolei i nieznanych osób pozostały nietknięte do przybycia organów wymiaru sprawiedliwości. Na bocznicy stał uszkodzony wagon pocztowy, z którego skradziono dużą sumę pieniędzy. Żaden z rabusiów nie został wówczas zatrzymany, ale lokalne władze zorganizowały pościg za nimi i jednocześnie przeprowadzono inspekcję ludności w pobliżu stacji. Wkrótce w pobliżu Sokołowa policjanci aresztowali na jednym z dworców dwoje młodych ludzi, mężczyznę i kobietę, którzy pod pretekstem w przeddzień poprosili uprzejmych starszych właścicieli domów, aby pozwolili im spędzić noc. Zatrzymani okazali się uczestnikami zbrodni. Zmęczony, wyczerpany, bez grosza przy duszy Janek postanowił złożyć szczere świadectwo, zdradzić swoich towarzyszy i powiedział: 3 tygodnie temu Tytus przyjechał do fabryki przy bramie wejściowej w przerwie obiadowej i powiedział, żebym przyjechał na Wolę, okolice Warszawy, do domu mojej siostry Gali. Tego dnia wieczorem poszedłem do mieszkania Gali i rozglądając się, czy za mną nie chodzi jakiś szpieg, jak Polacy nazywali funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa. Gwiznąłem 2 razy. Na ten wcześniej umówiony sygnał moja siostra natychmiast stanęła w drzwiach i pokazała, że mogę wejść. Nie odważyłem się wejść do mieszkania Gali bez tych środków ostrożności, ponieważ wiedziałem, że musi istnieć przywódca, który mógłby mieć tajne sprawy niezwiązane ze zwykłym żołnierzem. W pokoju zobaczyłem Tytusa i nieznanego mi do tej pory młodzieńca, który nazywał się Radek. Ten ostatni zapytał mnie o moje życie prywatne, stan cywilny, a potem dowiedziawszy się z moich słów, że osobiście zabiłem 7 policjantów i uczestniczyłem w 3 napadach, stałem, mocno uścisnął mi rękę i powiedział, że moje wyczyny były znane od dawna i ten ziuk szczególnie kocha i ceni takich towarzyszy i nigdy ich nie zapomni. Następnie Radek dał mi 18 rubli i dodał, że dalsze instrukcje otrzymam od Tytusa, który będzie najstarszy z naszej piątki. Muszę wyjaśnić, że w naszej partii każde zadanie było wykonywane piątkami, czyli w grupach po 5 osób, które zostały zredukowane do oddziałów liczących do 30 osób pod dowództwem brygadzistów i generalnego dowództwa szefa oddziału. Osoby z jednej piątki nie powinny znać innych osób. W ataku na pociąg na stacji Sokołowo wzięło udział 5 piątek. Jedna z bombami, 2 miała ukraść kosztowności z wagonu pocztowego, 2 miały zapobiec ewentualnemu oporowi pasażerów, a 1 zajęła budynek stacji. W tej piątce znalazły się również kobiety, z których niektóre, takie jak Ostrowskaja, Gatia, Rote i Saleckaja, wyróżniały się szczególnym okrucieństwem. Były również wysoko cenione, ponieważ w pociągach zwracały na siebie mniejszą uwagę niż mężczyźni. Nie trzeba dodawać, że liczba piątek przypisanych do sprawy zależała od sytuacji i złożoności planowanego przedsięwzięcia. Wtedy Radek spojrzał na swój złoty zegarek i zauważył, że czas już wyjechać. Szczerze mówiąc, bardzo zazdrościłem Radkowi, gdy zobaczyłem taki duży, drogi zegarek. Zobaczył to w moich oczach i klepiąc mnie po ramieniu powiedział: pracuj towarzyszu, a będziesz miał i zegarek, i pieniądze, a Polska zawsze będzie ci wdzięczna. 2 dni po tej rozmowie nieznana 12-latka przyniosła mi do domu chleb, w którym po pokrojeniu znalazłem browninga zawiniętego w ceratę i 4-wyrazową notatkę od Tytusa: środa 23.00. Wcześniej ustalono, że takie zawiadomienie będzie oznaczało czas wyjazdu z Warszawy do ataku na pociąg pocztowy. Poszliśmy z siostrą pieszo na dworzec kolejowy w Brześciu i po drodze cały czas sprawdzaliśmy, czy jesteśmy monitorowani. Pod dworcem czekał na nas Tytus, który wręczył mi bilet 3 klasy, a ja zmieściłem się w wagonie 4, bo na bilecie była zaznaczona ołówkiem cyfra 4. W wagonie zobaczyłem Wacka, Wacława i Zygmunta, ale zgodnie z przyjętą zasadą udawaliśmy, że się nie znamy. Po drodze Tytus poinformował, że na stacji Sokołowo zabierzemy pieniądze z pociągu i że 5 naszych zostało przydzielonych pasażerom.
Gdy pociąg zatrzymał się na wskazanej stacji, Tytus wydał rozkaz i przeszliśmy przez wagon krzycząc: ręce do góry, nie ruszaj się! I trzymaliśmy nasze rewolwery w pogotowiu. Równocześnie słychać było strzały i wybuchy bomb, a po 5-7 minutach wszystko ucichło i usłyszeliśmy gwizdek i rozkaz do rozproszenia się w różnych wcześniej wskazanych kierunkach, żeby po przyjeździe do Warszawy wszyscy zgromadzili się w kryjówce. Należy zaznaczyć, że rabunków dokonywały niekiedy grupy bezpartyjne, najczęściej tworzone z niezadowolonych osób, które czasami nie przekazywały skradzionych pieniędzy do funduszu partyjnego. Partyzanci nazywali takich renegatów bandytami i czasami dochodziło między nimi do poważnych krwawych starć. We wspomnianym partyjnym mieszkaniu w Warszawie wszyscy uczestnicy napadu na pociąg na stacji Sokołowo zostali zatrzymani przez policyjną zasadzkę. W latach 1905-1908 Królestwo Polskie było wszędzie niespokojne. Częste były rabunki, mordy na członkach administracji i na osobach prywatnych. Wszystkie te zbrodnie były w większości dziełem Polskiej Partii Socjalistycznej. Szowinizm tej partii osiągnął już wtedy apogeum, a sukces materialny w sensie kolosalnej kwoty wywłaszczonych pieniędzy umożliwił partii rozwój propagandy. Pozyskanie dobrze wyposażonej drukarni, wyposażenie bojowników Browninga i Mausera, organizację zakupy materiałów wybuchowych i tym podobne. Dość powiedzieć, że w stosunkowo krótkim czasie zginęło ponad 1000 agentów rządowych i osób oraz dokonano do 30 mniej lub bardziej dużych napadów. Tak czy inaczej, ale władze rządowe musiały liczyć się z koniecznością uspokojenia regionu i wczesną izolacją zbójców, których zuchwalstwo rosło. Do szczególnie interesujących zdrajców należeli Sankowski, Dyrcz i Tarantowicz. Uczestniczyli w wielu rabunkach i morderstwach na urzędnikach oraz będąc w partii przez długi czas, znali z widzenia wielu ukrywających się przed prześladowaniami członków organizacji. Departament Bezpieczeństwa Warszawy, czyli warszawska ochranka, zdecydował się zgodnie z systemem praktykowanym w Anglii skorzystać z informacji przekazanych przez wspomniane osoby. Później okazało się, że wszyscy trzej zostali zabici na rozkaz z Krakowa. Po odejściu z warszawskiego Wydziału Bezpieczeństwa urzędnika Bakaja, który okazał się zdrajcą działającym w interesie rewolucjonistów, w wydziale ponownie wprowadzono konspirację jako zasadę ze szczególną surowością, a tajni agenci byli pilnowani tak bardzo, jak to było tylko możliwe. Bachanalia mordów odbywały się w latach 1906-1908 w Polsce. Polska Partia Socjalistów, tworząc kadrę bojowników do terroryzowania agentów władzy w regionie, zwróciła jednocześnie uwagę na przedstawicieli przemysłu i kapitału. Wszelkie drobne nieporozumienia pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami często kończyły się krwawymi represjami. Jedno z tych morderstw jest szczególnie charakterystyczne. W fabryce Silbersteina w Łodzi robotnicy, przedstawiając postulaty ekonomiczne, nalegali na osobiste negocjacje z właścicielem. Delegaci robotników, w większości należących do Polskiej Partii Socjalistycznej, zachowywali się wyzywająco podczas negocjacji z kierownikiem fabryki, grożąc przemocą i strajkiem w przypadku niespełnienia ich żądań. Dyrektor fabryki poinformował o wszystkim właściciela, który wbrew udzielonym mu radom postanowił osobiście przystąpić do negocjacji z robotnikami. Po przybyciu do fabryki Silberstein udał się do Wydziału Tkactwa, w którym zebrało się kilkuset pracowników i oznajmił im, że po rozważeniu ich postulatów uważa, że można zaspokoić tylko nielicznych. Podsumowując, powiedział, że obietnica, którą złożył, zostanie spełniona, jeśli pracownicy natychmiast rozejdą się do swoich maszyn i zabiorą się do pracy. Ale tłum nie uspokoił się. Zaczęły się krzyki, gwizdy i groźby. Robotnicy nalegali na pełne spełnienie ich żądań. Silberstein, nie tracąc panowania nad sobą, wezwał do rozwagi i posłuszeństwa, ale widząc, że perswazja poszła na marne, powiedział: właściciel musi być właścicielem. I dlatego zapowiada, że jeśli pracownicy nie będą mu natychmiast posłuszni, zamknie fabrykę. Wtedy robotnicy otaczający Silbersteina jeden po drugim zaczęli go bić, a bojowiec PPS, Walek, który wyszedł z tłumu kilkoma strzałami z rewolweru, zabił fabrykanta. Fabryka została odgrodzona, wszystkich pracowników podzielono na 40 grup i przesłuchano na wcześniej przygotowanych pytaniach, dzięki czemu szybko udało się ustalić sprawców, których zatrzymano i rozstrzelano 11 osób. Morderstwo to pomogło w otrzeźwieniu fabrykantów z regionu łódzkiego, którzy odmówili dalszego wsparcia materialnego Partii Narodowców, której bojówki służyły do ochrony fabryk i bezpieczeństwa osobistego.
I na dziś byłoby to na tyle. Na zakończenie polecę Ci książkę dotyczącą współczesności, której jestem współautorem. Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. Napisałem ją wspólnie z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem. Wracając zaś do tematyki tego odcinka podcastu, to mam nadzieję, iż zaczynasz dostrzegać, że bezpośredni początek służb specjalnych II Rzeczpospolitej, i to zarówno okresu międzywojnia, jak i czasu II wojny światowej, ma swoje miejsce w organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytanie czy też sugestię, to napisz e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Ja zaś mam do Ciebie ogromną prośbę już teraz. Poleć ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób dotrze on do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam, na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter bloga typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl i zapraszam Cię serdecznie na jego łamy. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także wszystkie miejsca okołoblogowe, Facebook, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!